Były badania na temat otyłości dzieci, ośmiolatków. Jesteśmy po prostu, prawie 40 parę procent chłopców ośmioletnich jest, ma albo otyłość, albo nadwagę. I to wynika to będzie? ze złego odżywiania. To wynika ze złego odżywiania ruchu, pandemii, ale znowu Polska jest po prostu fatalnie się wypada mhm. na tle innych państw. To znaczy, że chodzi o pewne takie kompleksowe podejście, czyli my pacjenci sam system i tym wszystkim edukacja, edukacja ale te pieniądze to odgrywają uh -huh. bardzo ważną rolę istotną, których, jak powiedzieliśmy na początku, niby jest dużo, a potem jak się weźmie drugą karę, przewróci się drugą stronę, tak, na pierwszej stronie jest, że wzrosło 30%, kolejne procenty, kolejne miliardy na zdrowie, odwracamy stronę, a tam jest Polska i inne państwa europejskie i widzimy, że tych pieniędzy nie ma.